Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tutorialem makijażowym i w dzisiejszym filmie skupimy się na makijażu, który przepiękna Megan Fox ma na sobie w katalogu 13 w kampanii reklamowej do zapachów Instynkt. I jeżeli chodzi o te zapachy, to wyjątkowo, wyjątkowo mocno przypadł mi do gustu ten złoty. Jeżeli lubicie orzeźwiające, takie odświeżające, nieciężkie zapachy, to ten jest świetny, bardzo go polubiłam. A wracając do makijażu, jest to takie piękne, rozświetlające, brązowo-złote smokey eye z rozświetloną powieką górną na środku. I jak widać, moja uroda kolosalnie różni się od urody Megan Fox, ale tym makijażem właśnie chciałam Wam pokazać, jak ten makijaż jest uniwersalny, będzie pasował absolutnie do każdej z Was, jest mega efektowny, więc będzie świetny na każdą okazję, więc mam nadzieję, że Wam się przyda. Jeżeli jesteście ciekawe, jak go wykonać, to oglądajcie dalej. Moja twarz aktualnie jest troszeczkę jaśniejsza od dekoltu, ponieważ mam na sobie odrobinę samoopalacza, więc dzisiaj wybieram podkład Ideal Flawless w odcieniu Ivory. On jest troszeczkę ciemniejszy od mojej twarzy, ale pięknie połączy się z dekoltem. Teraz korektor Idealna Cera w kompakcie, jak zwykle, pod oczy i na wszystkie niedoskonałości. Utrwalam całość za pomocą pudru z serii Luxe i jest to odcień Fair Silk. Megan Fox w tym makijażu ma bardzo rozświetloną skórę. Ten puder właśnie z Luxa daje taki piękny efekt zdrowej skóry, nie matowej, nie błyszczącej, ale takiej, wiecie, zdrowo wyglądającej skóry, więc przy takich makijażach rozświetlających ten jest cudowny. Zmieniam teraz pędzelek na większy i pudruję całą resztę twarzy. Teraz czas na brwi, czyli standardowo zestaw do stylizacji brwi i brązowy cień z palety. Następnym krokiem będzie baza pod cienie, która przedłuży nam trwałość makijażu i podbije pigmentację cieni. Bardzo, bardzo ważny krok, nie możemy o nim zapomnieć. Nakładam ją na całe powieki, aż powyżej załamania. I za pomocą pudru, tak jak zwykle to robię, pudruję przestrzeń ponad załamaniem, żeby w tym miejscu cienie lepiej się rozcierały. Powiekę mamy przygotowaną, więc możemy rozpocząć nasze cieniowanie. I najpierw potrzebny jest mi jakiś ciepły, matowy brąz, którym zaznaczę sobie, ocieplę sobie załamanie powieki. I użyję tutaj brązu z palety do konturowania w odcieniu Rose Contour. I ten puder jest na tyle uniwersalny, że możemy go użyć jako cień do powiek i jako bronzer. Później użyję go również jako bronzer, więc jest to taki kosmetyk kilka w jednym. Nakładam na pędzelek puchaty i ocieplam sobie załamanie powieki. W tym makijażu zależy mi
na ciemniejszym kąciku zewnętrznym i wewnętrznym, a w środku będzie jaśniejszy kolor, więc staram się już to cieniowanie stopniować od początku, więc wchodzę sobie w zewnętrzny kącik, wewnętrzny i cieniuję powyżej. Takie stopniowe cieniowanie ułatwia nam budowanie koloru. Ten makijaż jest lepiej roztarty, łatwiej się wykonuje i lepiej wygląda, więc ułatwienie sobie pracy po prostu. Teraz przechodzimy do kolejnego brązu, natomiast to jest już taki piękny, rozświetlający kolor. Jest to cień sypki Color Trend w odcieniu Gold Star. On ma tutaj taki aplikator, wysypujemy go na dłoń w dość małej ilości, ponieważ on jest bardzo mocno napigmentowany. Wpracowujemy go w pędzel i zaczynam cieniowanie od boków oka, czyli od zewnętrznego i wewnętrznego kącika, pozostawiając nadal środek całkowicie pusty. Delikatnie resztką cienia przyciągam po załamaniu powieki, żeby połączyć to z tym brązem, z bronzera, którego używałam. Od razu w pogotowiu mam wcześniejszy pędzel. Rozcieram granice, żeby tutaj wszystko ładnie się w siebie przechodziło. I pogłębiam cały czas to cieniowanie. Teraz potrzebny jest mi jakiś bardzo mocno rozświetlający złotawy cień, który znalazłam w paletce podwójnych cieni z serii Color Trend. Nazywa się on Sunburst i nakładam go palcem, ponieważ pigmentacja cienia nałożonego palcem jest najmocniejsza, a tutaj zależy mi na jak najmocniejszym pigmencie. Widzicie, jak on pięknie się mieni. Nakładam go na sam środek. I teraz, kiedy jego skupienie jest już największe, mogę wziąć jakiś płaski pędzelek i delikatnie porozcierać granice, żeby połączyć go z cieniami brązowymi. Teraz przechodzimy do powieki dolnej i najpierw zaznaczam ją tym sypkim cieniem brązowym, połyskującym z Color Trend. I tutaj na wieczku jest taka dziurka, w której jest dość spora ilość produktu. I z tej dziurki właśnie nabiorę sobie produkt na pędzel. Nakładam ten cień w zewnętrznym kąciku, w zewnętrznej części oka, pozostawiając środek wolny, tak jak u góry. I w wewnętrznej części oka. Ponieważ na środek powieki dolnej nałożymy to samo złotko, które jest tutaj u góry i to wtedy będzie się pięknie razem komponować. Wracam do brązu, żeby zatrzeć granice. Jeszcze teraz, żeby ten makijaż dostał troszeczkę głębi, biorę sobie ciemnobrązowy cień z palety Gilded Metallics. Jest to cień numer 4. Nakładam go na bardzo delikatny pędzel i odrobinkę przyciemniam sobie zewnętrzny kącik oka. Przechodzę też tym ciemnym brązem na powiekę dolną w zewnętrznym kąciku. I rozcieram całość pędzlem do rozcierania. Ten sam ciemny brąz nakładam na pędzelek skośny, żeby delikatnie przyciemnić linię rzęs w zewnętrznym kąciku. Ale dosłownie bardzo delikatnie. Teraz czas na wytuszowanie rzęs. Maskara Big & Full Lash w odcieniu czarnym.
Teraz czas na konturowanie i wracam tutaj do podwójnej palety w odcieniu Rose Contour, której używałam w załamaniu powieki. Zaczynam oczywiście od bronzera. Megan Fox w makijażu ma pięknie wykonturowaną twarz, więc użyję tutaj więcej bronzera niż zwykle. Odrobina różu z tej samej palety od razu na policzki, ale dosłownie odrobinka, ponieważ bronzer gra tutaj większą rolę. Z racji tego, że jest to makijaż rozświetlający, wracam do tego połyskującego złotawego cienia, który wylądował na powiece górnej, na środku i na dole, na środku. Nakładam go odrobinkę na pędzelek i rozświetlam twarz złotawym cieniem, żeby ona dostała takiego złotawego blasku. Szczyty kości policzkowych, łuk kupidyna, przestrzeń nad brwiami i odrobinkę pod łukami brwiowymi, ponieważ w rozświetlających makijażach bardzo ładnie to wygląda, kiedy łuki brwiowe są delikatnie rozświetlone. I teraz zostały nam tylko i wyłącznie usta. Megan Fox ma usta w odcieniu Nude, ale one delikatnie są najpierw zaznaczone konturówką, która jest roztarta i robi tak jakby ich kształt, a potem są wypełnione jaśniejszym kolorem, przez to wydają się pełniejsze. I użyję tutaj konturówki z serii Luxe. Nazywa się ona Couture Creme. Delikatnie zaznaczę sobie usta. Wypełniam również konturówką boki ust, delikatnie je przyciemniając. I tutaj zastanawiałam się nad kilkoma odcieniami pomadek Nude z firmy Avon, ale zdecydowałam się ostatecznie na pomadkę z serii Zmysłowa Przyjemność In Bloom. Nakładam ją na środek, rozcieram i pokrywam kontury. Wracam do konturówki i delikatnie przyciemniam sobie zewnętrzną część ust. Szybka poprawka fryzury i makijaż mamy skończony. Tak jak wspominałam wcześniej, jest to mega uniwersalny makijaż, pasujący dla każdego, na każdą okazję, bardzo efektowny, więc mam nadzieję, że po prostu Wam się przyda. Bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i do następnego. Trzymajcie się, buziaki, pa!